Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pentagonu. Tu jest, jak widać, drugi odcinek, lecz mam coś do wytłumaczenia. Mianowicie, po pierwsze mam strasznie, strasznie jasne shadery. Takie, wow, zbyt jasne, czekajcie, chodźmy tu. Wow, o co tu chodzi? Czekajcie, brightness może zmniejszę sobie. Czy to coś dało? Dało coś, dobra. A więc tak, chodzi basically o to, że nagrałem już drugi odcinek, lecz niestety uszkodzony został plik. Niestety mój zapis został też uszkodzony, więc niestety tak jakby nie mogę tego drugiego odcinka wrzucić, więc nagrywam teraz. Kurde, nie podoba mi się te shadery, czekajcie. Shaders none. Albo nie, czekajcie, jakieś inne musi znaleźć, jakieś fajne takie. O, te są nawet ładne, dobra. Zmienimy sobie trochę jeszcze tylko tą brightness. I to jest tak, no i niestety nie zrobił mi się ten zapis i muszę nagrać trzeci odcinek, więc pominęliśmy trochę pokoju, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że wszystko jest ok, ponieważ no nic niestety z tym nie zrobię. Bardzo was za to przepraszam, ale tak to już się niestety zdarza. Realm 17, już jesteśmy w 17 roku, ale nie martwcie się o to, jest ich setki, setki, więc... Ojej, przepraszam, więc to nie powinno mieć problem. Okej, o co tu chodzi? Mamy tu dwa proszę plejty i to. Dokładnie. I to. Mhm. Dobra. Nic nie rozumiem. Nic tu kurde nie rozumiem. O co tu chodzi? Co mam tu zrobić? A, tu jest czas na górze. A, to spoko, to wiele wyjaśnia. Trzeba było się tylko trochę rozejrzeć, a więc tak. Najpierw musimy zrobić crafting table. Więc robimy crafting table. Teraz musimy zrobić wagonik. A na końcu musimy zrobić piecyk. Piecyk, dobrze. Teraz co musimy zrobić z tym, to... Dać to. I do tego włożyć piecyk. Chyba nie. Nie tak to działa. Nie, czekajcie. Nie tak to działa. Co my tu musimy zrobić? Jak się robiło? Chyba się kładło to. I to. O, i tak się robiło piecyk z tym. Znaczy, minecart z piecykiem, dobra. No i co dalej? No okej, okay, bardzo ciekawe. Powiem ci, że wiele mi to dało. Naprawdę wiele. No i co ja teraz mam zrobić, no? Nie! Nie mogę wyjść, czekajcie, muszę streetować, bo coś tu nie tak zrobiłem. Czekajcie. Zbierajmy to jeszcze raz. Kurde, te szyby będą się naprawić. Dobra, nieważne. Ja nie czytuję w ogóle. Nie, ja nie czytuję. Oj. Co się dzieje z tym kartem? Czemu on mi tak uciekał? Wow, co się dzieje? Te szyby mi się samo rozwala. Ja nie czytuję w ogóle, co się tu dzieje, nie? Wow, co się stało? Jakieś tutaj mi się drzwi otworzyły. Wow, fuck. Co się stało? Ja nie rozumiem tej magii. W ogóle jakieś cudy, cuda, nie ten. 18 pokój, nie no, serca, te czyty, ale nie ogarniałem. Mamy drzewa i proszę plejta. Skres na proszę plejta. Okej. Zgaduję, że musimy coś tu zrobić bez cheatowania, no ale mam tyle przedmiotów. Tyle pozostałości, czekajcie, mam pomysł. Bo rozumiem, że niepotrzebne było nam to jedzenie. Nie mogliśmy go mieć. Miecz też nie. Ani tego. No i snowball też zostawmy. Bo zgaduję, że nie możemy mieć tych przedmiotów. Zgaduję, że to jest cheat. A więc co? Co takiego mamy zrobić w takim wypadku? Bo żadnego tutaj innego tłumaczenia nie widzę. Może chcemy na to. To coś innego się otwiera. A może i nie. Dobra, nie, czekajcie, to nie zadziała. Myślałem, że tak szybko jak pobiegniemy, to Bonhop może. Oj, na pewno nie tak. I do środka. Nie. Czekajcie, jeszcze raz. Mówimy. Taki parkour. Taki gotowy i... Zanim się nawet... Nie, to jest cheat. To jest cheating. To jest simply cheating, no. No to jest simply cheating, no. Czekajcie. Nie ogarniam tego. No co to trzeba zrobić, ludzie? Pomóżcie mi. Kwiatka zbierzemy. Powiedzmy, że kwiatka można rozwalać. A! To jest kamienne! Jeszcze lepiej!
Czyżby tu była... Nie, tu nie ma tego drewnianego plate'a. I co my mamy... To niby zrobić? A na górze nic nie ma? Na górze nic nie ma. A! O, bones! Po co mi kurna kości? Po co mi kości? Co mi kości dadzą niby? Kości. Gówno. Czekajcie, może kości położę, to zadziała. Nie. Nie mam pojęcia, po co mi te kurna kości. Co ja mogę z kości tak zrobić niby? Gówno mogę zrobić. Mogę zrobić tylko to. Bone mili, co to niby da? O, mogę sobie trawę zrobić. Wow, super. No, świetnie! Czekajcie. Jeszcze raz, bone meal. Może jak położymy bone meal na to, to zadziała. Co wątpię, nie. Nierealne. No nie mam pojęcia. Czekajcie, może jak postawię tutaj kwiatuszka i tu kwiatuszka? Nie. To nie zadziała. Ludzie, pomóżcie mi, no. Muszę to też cheatować. W dupie to cheatuję. Przepraszam za to, ale nie ogarnę. No, starałem się ze wszystkich całych sił. Jestem idiotą, wiem. Ale nie ogarnę po prostu, nie ogarnę. Okej. Okay. Jeszcze lepiej. Czy to chyba spalić, tak? Blaze powder. No i zaraz tego zrobię niby, no. No co ja z tych przedmiotów trzech zrobię? No super, no. Nie ogarniam Minecrafta, no wiecie, że nie ogarniam. Tak się da? A to ja nie wiedziałem. A to widzicie. A tu nie musiałem już czytować. Dobra, już, wsio, ogień. Raum 20, Seider Springer. Garnizon Rouge. Gramy w szachy. Okej. Świetnie. Nie no, super. Aha, muszę dać się, żeby to zrozumieć, dobra. Czemu to jest po niemiecku jakimś, kurde? Nie gadam, dlaczego nie mogę tego napisać po angielsku? No, jesteśmy. Round 21! Woda. A w skrzyni co? Łuda. Rozumiem, że w zasadzie rozumiem, dobra. Czyli musimy zrobić najpierw to, crafting table. Tę łódkę. Postawić naszą piękną łódkę na tym. I na nią usiąść i wyjść. Widzicie, jak sprytnie... Ach. Super. Musimy tylko to dobrze wycelować. I... Nie! Zaczęło się! Jest. Nie chcę, żeby to się zniszczyło, bo jeszcze nie wyjdę. Ach. To jest tu niż się zdaje, nie? Albo ja po prostu jest taki głupi, nie? Ach. Chodź, łódeczko, chodź. Łódeczko moja, wychodzimy stąd. I... Jest! Jestem! O, akurat się zepsuła łódko, o Jezu. Dobrze wyszedłem. Dobra, run 22. No to idziemy do studni. Round 23, to było szybkie. Zbliżamy się powoli do setki. Okej. Okay. Zgaduję, że te przedmioty nam się już nie przydadzą. Ale zostawmy je. A niech będą. Dodali mnie? Dali je? To nie da, to zostawmy sobie, tak? Patyki. Piórko i flint. Mamy 4 strzały. Powinno nam starczyć. Pięknie. A to co? Round 24. 24 pokój. Chyba możemy śnieg rozwalać z tego, co pamiętam, prawda? Tak, możemy. Mamy 4 dźwignie. Dziękuję bardzo. Tu też mamy 4 dźwignie. I co te dźwignie nam... My musimy jakoś te dźwignie chyba powłączać. Zobaczmy, co tu jest. To są jakieś łóżka. Pęczyny. Może chodźmy spać, albo nie. No tam jest lawa, nie podoba mi się to. Czekajcie, zobaczmy. Zróbmy tak.
Może tak, zielone musi być włączone. Aha, to tak ma być, dobra. Rozumiem, o co chodzi, czekajcie, bo to były dwa chyba w dół. Chyba tak było, czyli tak. To ma być włączone, czerwony, ok. Ten czarno-czerwony ma być zamknięty. O! Coś się zrobiło. Aha, to się zamknęło, ok. I czarny ma być zamknięty. Aha. To może inaczej, czekajcie, może to te dwa były zamknięte. I te musimy otworzyć w ten sposób, czyli czerwony jest otwarty. Czyli tak, zamieniamy je po prostu, tak? Czerwony otwarty, czarny otwarty, ten czerwony otwarty i te dwa zamknięte. No ale nie działa. O, a to co? A co tam na guzie jest? Jak się tam dostać? A ty co? Wow, nawet nie zauważyłem tego. O, drabina! Tak, że może być jakaś podpowiedź. I co nam to daje? Właściwie, tak szczerze? Tak szczerze, to co nam to daje? Bo tak szczerze to chyba nic. A czekajcie. Tam coś jest. Tu coś kurna jest. Czyżby przejście do następnego roomu? Jej! Jestem geniuszem! Udało się. Jestem geniuszem po prostu. Jestem geniuszem. Skrzynia i drewno. A, crafting table. No cóż. Okej. Okay. Brewing stand. Czy musimy w sposób skraftować fire resistance potion? Tak mi się zdaje. Robimy fire resistance potions w takim razie. Jest! Fire resistance potion. Czy tak to się robiło? Błagam powiedzieć, że tak się robiło. Błagam powiedzieć, że tak się robiło. Błagam powiedzieć, że tak się robiło. Błagam powiedzieć, że to tak się robiło. Błagam powiedzieć, że tak się robiło. Błagam powiedzieć, że tak się robiło. Błagam powiedzieć, że to tak się robiło. Błagam powiedzcie, że 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 tak się robiło. No i tak się kurde nie robiło. Ja pierdzie. A czekajcie, a może tak? Nie. No jest. Tak to się robiło w takim razie. No muszę sobie zrobić kolejną tą. Bo nie wiem, bo spieprzyłem. Czekajcie, butelka. Bottle of water. I co mieliśmy jeszcze? Czekajcie, to wyrzucę, żeby było fair. A czekajcie, bo mi się to pojawiło w ochiku chyba. Nie, wrzucę dalej. To i jeszcze blaze powder. Gdzie jest blaze powder? Gdzie jest blaze powder? Gdzie jest blaze powder? Gdzie jest blaze powder? Blaze powder! Blaze powder! No. I game mod 0. Czy musimy coś skraftować? Bo to jest crafting table. Może jak zrobimy tak i tak. Albo tak i tak, albo tak i tak, albo tak i tak, albo tak i tak, nie, nic się nie dzieje takiego. A może jak zrobię tak i tak? Nie. Tak i tak? Nie. Dobra, to nie wiem po co nam to crafting table, ale skoro jest, to niech będzie. To może byśmy zrobić... Ej, tego się nie da użyć sobie. To w sumie jak się robi fire resistance potion? Może to wcale nie o to tutaj chodzi? Może wiecie co? Łatwiej będzie, jak otworzę gogle i zobaczę. A więc wracamy po krótkiej przerwie. Czy Gadrin dowie się, jak zrobić Fire Resistance Potion? Czy jego plan będzie sukcesem? Czy Gadrin kiedykolwiek wyjdzie z tego pokoju? Zobaczycie i dowiecie się w następnym odcinku Pentagonu. Tam, tam, tam. Pa, pa.